Reprezentuję Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które jest takim stowarzyszeniem skupiającym edytorów Wikipedii i innych projektów siostrzanych Wikipedii. Więc jakby można powiedzieć, jestem trochę z innej bajki niż bibliotekarze. Niemniej, jak pokażę na kilku przykładach, praca w Wikipedii ma bardzo wiele cech bibliotekarskich, ponieważ my nie tylko tworzymy treści, ale również je porządkujemy, segregujemy, kategoryzujemy, pilnujemy, aby były zgodne z prawami, znaczy aby nie łamały praw autorskich, tak więc wiele aspektów pracy w Wikipedii jest, ma takie cechy bibliotekarskie w gruncie rzeczy. Najpierw przejdę do tego w ogóle, co to jest domena publiczna. I są tutaj ogólnie dwie podstawowe definicje. To jest taka definicja prawna, która głosi, że jest to twórczość wolna od ograniczeń majątkowych praw autorskich. To jest taka twórczość, którą możemy użyć w dowolnym celu, nie bojąc się tego, że właściciel praw autorskich do nas przyjdzie i zażąda tantię. I w szersze znaczenie natomiast, które na przykład między innymi stosuje UNESCO, to jest twórczość, z której można swobodnie korzystać, nawet jeśli do niej nie wygasły jeszcze prawa autorskie, nie jest w domenie publicznej, bo na przykład jest udostępniana na zasadzie wolnych licencji, o których tutaj przed chwilą była krótko mowa. W ramach tego seminarium jednak ja się tu skupię tylko na tym ścisłym w znaczeniu. Pierwsze pytanie, które sobie trzeba zadać, i to się czasami ludzie zadają takie pytanie, dlaczego w ogóle domena publiczna istnieje? Mianowicie wiele osób ma takie podejście do praw autorskich jak do praw do rzeczy. To znaczy, jeżeli powiedzmy mamy dom czy samochód, to mamy go na zawsze. Nie wygasają nam nigdy prawa do rzeczy i w związku z tym, dlaczego by nie zrobić tak samo z prawami autorskimi, jeśli autor stworzył, to wszyscy jego spadkobiercy do końca świata mogliby mieć prawa autorskie do tej jego twórczości. Jednak prawo autorskie to jest forma monopolu na publikację utworów, która została w gruncie rzeczy stworzona po to, by zapewnić byt twórcom i zachęcać ich do tworzenia. Przynajmniej taka była teoria. Natomiast na drugiej stronie tego medalu jest ogół społeczeństwa, które chce mieć swobodny w miarę dostęp do tej twórczości i mało tego, jak wiadomo, artyści również nawzajem inspirują się i czerpią nawzajem od siebie, dlatego domena publiczna jest też ważna dla samych twórców i istnienia. I teraz kilka prostych przykładów, co by było, gdyby prawa autorskie były wieczne i było nimi objęte wszystko, czyli nie byłoby wyjątków. Wyobraźmy sobie najpierw, że mamy przypadek, kiedy prawa autorskie są wieczne. I byłoby pytanie, kto by miał na przykład prawa autorskie do trenów Kochanowskiego. Żeby to ustalić, trzeba by prawdopodobnie przejrzeć w księgi parafialne, poczynając, jeśli oczywiście przetrwały, poczynając od samego Kochanowskiego, sprawdzić, kto był jego spadkobiercami. Może się okazać, że być może potomkowie Kochanowskiego w którymś momencie toczyli spory nierozstrzygnięte sądowe i się okaże, że nie da się ustalić, kto te prawa w tej chwili ma. No a w prawie autorskim jest mowa o tym, że jeśli by, że właśnie musi wydać zgodę autor bądź jego spadkobierca na opublikowanie dzieła. I efekt był taki, że trenów Kochanowskiego w ogóle nie można by było publikować legalnie. I to samo się tyczy w ogóle całego dziedzictwa narodowego, które powstało powiedzmy wcześniej niż w XIX wieku. Gdyby uznać, że prawami autorskimi są objęte same czyste teorie naukowe, mogłaby się zdarzyć na przykład taka sytuacja, że producenci wag, którzy używają oczywiście proste równanie na grawitację Newtona, musieliby uzyskiwać zgodę na użycie tego od spadkobierców Newtona i każdy z nich musiałby im coś płacić, co spowodowałoby prawdopodobnie w dłuższej perspektywie czasu, gdyby również nie dało się ustalić praw spadkobierców praw autorskich do wielu praw naukowych, niemożność w ogóle rozwoju technicznego. I wreszcie dokumenty urzędowe, jest to kolejny taki
element, który nie jest objęty prawami autorskimi, na przykład teksty ustaw i na przykład gdyby do tekstów, te teksty ustaw były objęte prawami autorskimi, to by było po pierwsze pytanie, kto właściwie jest ich twórcą. Można by uznać, że ci posłowie na przykład, którzy w danym momencie głosowali za ustawą, i wówczas należałoby za każde odczytanie ustawy w sądzie płacić tantiemy w posłom. Tak więc można powiedzieć, że istnienie domeny publicznej jest warunkiem koniecznym rozwoju i funkcjonowania społeczeństw, bez którego nie byłoby nauki, techniki i kultury w formie, jaką znamy. No i dzięki Bogu domenę publiczną mamy. Teraz pytanie, skąd się ona bierze? Są ogólnie dwa typy twórczości, która nie jest objęta prawami autorskimi. Po pierwsze są to utwory, które nie podlegają, to jest, które od samego początku ich opublikowania nie są bądź nie były objęte prawami autorskimi, gdyż tak zdecydowali ustawodawcy, są wyjątki w ustawie o prawie autorskim i innych, które to wyłączają. I wreszcie prace wygasłe, to znaczy prace, do których wygasły majątkowe prawa autorskie, które również na szczęście nie są wieczne. I teraz najpierw króciutko, jakie materiały są ustawowo wolne. I tutaj podstawowy warunek, który bardzo często jest ignorowany przez nawet wiele państwowych, całkiem poważnych instytucji, mianowicie musi być przejaw działalności twórczej, aby coś mogło być objęte prawami autorskimi. I przykład taki jest, jeśli na przykład zrobimy skan czy kserokopię czegoś, to jest to prosta mechaniczna kopia i ona cech utworu nie ma. Ona oczywiście, jej publikacja również by podlegała prawu autorskiemu, jeśli dzieło oryginalne podlega, ale tylko na zasadzie tego, że dzieło oryginalne podlega. Jeśli więc zrobimy skan czy prostą reprodukcję dzieła, które jest już w domenie publicznej, to nie ma żadnych podstaw, aby tą reprodukcję uznać za osobny utwór. A zdarzają się i to w bardzo poważnych instytucjach w Polsce przypadki, kiedy instytucja twierdzi, my mamy prawo do prostych reprodukcji dzieł, które są w domenie publicznej. Nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody, zasady działania oraz koncepcje matematyczne z powodów, które tu wyjaśniłem. Bez tego wyjątku by prawdopodobnie w ogóle postęp techniczny był niemożliwy. Są również wyłączone akty normatywne, ich urzędowe projekty, dokumenty, materiały i znaki urzędowe, proste informacje prasowe. Druga grupa materiałów, które są w domenie publicznej, to są te, do których wygasły prawa autorskie. I tutaj mamy tak, że obecnie w Polsce prawa autorskie wygasają w 70 lat od roku, w którym zmarł twórca, dlatego trzeba ten jeden rok doliczyć, to znaczy twórca musi na przykład obecnie umrzeć w 1939, aby do niego wygasły, do jego dzieł wygasły prawa autorskie. Lub gdy utwór był zbiorowy bądź anonimowy, 70, również to plus 1 lat od pierwszej jego publikacji. W wielu krajach świata w tej chwili jest bardzo podobnie, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, ale bywają kraje, w których to jest nieco inaczej. Na przykład w Wielkiej Brytanii stosunkowo niedawno wprowadzono prawo, które do nagrań utworów audio, wideo wydłużyło czas ochrony do 90 lat. I na przykład w Wielkiej Brytanii funkcjonuje też tak zwany królewski copyright, który jest wieczny i nim są objęte w twórczość urzędników jej królewskiej mości. A natomiast w Izraelu mamy 50 lat i taka ciekawostka, na przykład w Afganistanie i w paru innych krajach w ogóle nie ma żadnego prawa autorskiego. Ponadto w Polsce w stosunku do dzieł, które powstały w innych krajach, z tego powodu, że Polska podpisała traktat WIPO, który wymaga ochrony minimum 50 lat tych dzieł, nawet jeśli w innych krajach ochrona jest krótsza, plus wzajemne uznawanie ochrony, to znaczy nawet jeśli według polskiego prawa te prawa już wygasły, ale dzieło powstało w innym kraju, to Polska jest zobowiązana, w Polsce musimy przestrzegać prawa kraju, w którym dzieło powstało.
I wreszcie, tak jak mówiłem, domena jest bardzo publiczna, jest bardzo ważną rzeczą dla w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, ale są bardzo silne zakusy na to, żeby zmniejszać jej zakres i ona się w praktyce stopniowo coraz bardziej i bardziej kurczy. I tutaj jest przykład tabeli, jak wyglądała sprawa czasu wygasania praw autorskich w Polsce według różnych ustaw obowiązujących w określonych okresach czasu. No i tutaj mamy, że do 52 roku to było 50 lat od śmierci twórcy, w latach 52, 75, 20, potem nowela z 75 roku przedłużyła to do 25, w 94 zostało to wydłużone do 50 lat wraz z nową ustawą i wraz nowela z 2000, tu jest lekki błąd, 2001 wprowadziła 70 lat. Mało tego, już ustawa z 1994 roku wprowadziła tak zwane zasady działania retroaktywnego. To jest taki eufemizm prawniczy na określenie tego, bo jak wiadomo, prawo nie działa wstecz, ale prawo autorskie działa wstecz, z tym, że nie mówi się, że działa wstecz, tylko mówi się, że działa retroaktywnie. I jest słynny artykuł 124 ustawy o prawie autorskim, który jest dość skomplikowany do odczytania, do zrozumienia, ale z grubsza wynika z niego to, że jeśli prawa autorskie wygasły już do jakiegoś dzieła na mocy wcześniejszych ustaw, a według aktualnej nie wygasły, to jednak nie wygasły i wciąż z powrotem jakby są wyjmowane z domeny publicznej i obejmowane prawami autorskimi. Teraz taka ciekawostka, na przykład jeśli przeanalizujemy dzieło, którego autor zmarł w 1949 roku, to według ustawy z 1926 roku te prawa wygasły w 2000, według ustawy z 52 wygasły w 70, według ustawy z 75 wygasły w 75 akurat i według ustawy z 94 w 2000 i wreszcie z 2001 wygasną w 2020. Więc jeśli teraz prześledzimy, co się z tym dziełem działo w określonych latach, to tak. W latach 1970-1994 ono było sobie w domenie publicznej, na przykład mogło trafić do biblioteki cyfrowej, gdyby taka biblioteka wówczas istniała. W 2000 roku i części 2001 przez krótki czas również była w domenie publicznej, ale po nowelizacji z 2001 z powrotem trafiła do domeny publicznej i będzie w niej według tej ustawy do 2020, no chyba, że znowu zostanie uchwalona nowa ustawa, która jeszcze bardziej wydłuży te prawa. I to powoduje, że w przypadku na przykład, gdybyśmy w 2000 roku radośnie włączyli jakieś dzieła do biblioteki cyfrowej, ciesząc się, że one są już w domenie publicznej, no to w 2001 musielibyśmy to wszystko usunąć, bo się zmieniła ustawa. Dlatego nawet jeśli już coś mamy w bibliotece i myślimy, że jest w domenie publicznej, to trzeba śledzić, co się dzieje z ustawą i jeśli jest nowela, to sprawdzić, czy przypadkiem z powrotem czegoś nie musimy wyrzucić. Teraz o dziełach osieroconych była tu już mowa i teraz wkraczamy w taki obszar szarej strefy, który jest bardzo duży. I to jest taki obszar dzieł, które nie wiadomo, czy są w domenie publicznej, czy nie.